To graffiti, szkoda, że Maryja nie zrobiła aborcji, jest o wiele bardziej bolesne dla drugiej strony niż jakiekolwiek komunikaty w drugą w naszą stronę, że tak powiem, progresywną, liberalną. I ja chcę po prostu o tym tylko powiedzieć, bo ja naprawdę nie widzę sensu w takich bezsensownych atakach tych wartości, które tylko wzmacniają właśnie Jarosława Kaczyńskiego czy Zbigniewa Ziobrę, który dzięki temu staje się księciem na białym koniu, który przyjeżdża później i mówi, ja was obronię. Tak samo jest z Trumpem, tak samo jest z Orbanem. Ja po prostu chcę obniżyć poziom strachu i agresji w społeczeństwie, po to, żeby populistom było trudniej, a nie po to, żeby było im łatwiej. Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie. To jest Melina w SC Rock. Ze mną, z Wami, profesor Marcin Matczak. Najgorętszy profesor w Polsce. No tego się nie spodziewałem. A przyszło mi to w ostatniej chwili do głowy. Chodziło o kontrowersję, ale... Okej. Okay. Ale może i... innym znaczeniu, to już niech się widzowie i widzki wypowiedzą. Może zacznę w ten sposób. Mianowicie jest taka powieść Zygmunta Miłoszewskiego, poczytnego autora powieści sensacyjnych. Nazywa się Jak zawsze. Jest, czytał pan? Może? Nie. No to polecam na jakiś okres weekendowo-świąteczny. Generalnie tam idea jest mniej więcej taka, nie będę spoilerował za bardzo, ale że jakby bohater się przenosi do lat 60. w Polsce, gdzie jest alternatywna rzeczywistość. I chodzi o to, że po wojnie znaleźliśmy się we francuskiej strefie wpływów. W sensie Polska jest demokratyczna i tak dalej. I tam są bardzo zabawne wątki, że są na przykład młodzi działacze opozycji lewicowej, niejaki Jaruzelski, niejaki Moczar, którzy walczą przeciwko tym demokratom. Aha, premierem Polski, prezydentem jest Eugeniusz Kwiatkowski, który budował Gdynię. Jest to świetnie wymyślone. Ciekawe. I generalnie rzecz biorąc, ci buntownicy Jaruzelski i Moczar oczywiście chcą obalić ten, są prorosyjscy, chcą obalić ten profrancuski reżim. Nie będę dalej mówił, to jest zachęta. Rzecz jest w tym, polega na tym, że ten tytuł Jak zawsze, jakby idea, która przyświeciła Miłoszewskiemu w jego czasami radykalnych poglądach, że to jest ziemia przeklęta, że tu zawsze będzie źle. To znaczy, nawet gdybyśmy mieli od losu podarowaną francuską dominację i tak dalej, to sami to spieprzymy. Opowiedziałem w skrócie. Tak. Wie pan, do czego pije. To znaczy, pytanie, czy to jest ziemia przeklęta? W sensie takim polityczno-społecznym i tego, co sami sobie jesteśmy w stanie tutaj zrobić. Nie wydaje mi się. Wie pan, ja generalnie, ja mam chyba problem z wyjątkowością Polaków albo zgłoszeniem wyjątkowości Polaków i to w obie strony. To znaczy, mnie się nie wydaje, że my jesteśmy jakoś jacyś gorsi od świata. Nie wydaje mi się, że też jesteśmy lepsi. Ja generalnie myślę, że mam problem z takim patriotyzmem, który uważa, że ponieważ jesteś Polakiem, akurat tutaj się urodziłeś, no to w związku z tym masz albo jakieś specjalne albo cechy, tak? Albo nie wiem, właśnie jesteś przeklęty, jesteś gorszy. Ja myślę, że ja mam w sobie jakiś taki uniwersalizm generalnie. To znaczy uważam, że ludzie są generalnie podobni bez względu na to, gdzie się urodzili. Więc nie sądzę, że my mamy jakoś szczególnie tam przerąbane, prawda? Że tutaj się urodziliśmy. Co więcej, wydaje mi się, że historycznie dowiedliśmy, że potrafimy robić dobre rzeczy, nawet bardzo dobre rzeczy. Oczywiście o tym już zapominamy, no ale cały ruch Solidarności, to co się w Polsce zdarzyło, to był cud. To w ogóle nie ulega wątpliwości. Tego nikt sobie nie mógł wyobrazić i być może tylko w takim, w pewnym sensie szalonym kraju, z takimi szalonymi, odważnymi ludźmi, jakimi są Polacy, to się mogło udać. To jeszcze inaczej podejdę do tego wątku. Kiedyś nawet napisałem taki felieton pod tytułem Poproszę okupację. Okupanta poproszę, chyba jakoś było tak. Mm. To była kolejna jakaś odsłona straszliwego zwarcia polsko-polskiego. Tak. No i taki felietonowa mądrość na tej zasadzie, że przytaczałem wspomnienia z końca lat 80., jak siedziałem ze znajomymi endekami, prawakami, lewakami. No i jakoś szła nam dyskusja, bo wszyscy byliśmy przeciwko komunistom i Rosji. No a że teraz, i że dopiero jak tu przyjdzie jakiś okupant, to znowu się... Zjednoczymy się. Dokładnie tak. Nie pan, do czego pije? Znaczy, chodzi mi... Znaczy, jeszcze doprecyzuję. Czy poziom naszego zwarcia wewnętrznego jest normalny? I przytaczając przykład, a w Stanach to, a gdzieś tam to. Czy jednak coś tu jest ponad skalą? Znowu, wydaje mi się, że generalnie przeżywamy to, co przeżywa świat. Z całą pewnością jest tak, że jak pojawiają się tak mocne emocje, jak na przykład nienawiść, albo takie emocje, które się rodzą, kiedy ktoś nam chce coś zabrać, na przykład wolność, to wtedy łatwiej jest się dogadywać. Dlatego, że, no nie wiem, no chociażby koalicja 15 października to pokazała,
od sasa do lasa, można powiedzieć, poglądy, prawda, polityczne, no ale był jeden główny wróg, PiS, no i w związku z tym udało się to zrobić. PiS także oczywiście przez 8 lat budował jedność Polaków, taką, której... Ja takiej jedności nie lubię. Ja uważam, że jedność powinna się budować na pozytywnych emocjach, nie na negatywnych, no ale budował, tak? Budował, wymyślał tam sobie różnych wrogów, prawda? Najpierw lekarzy, później prawników, sędziów, Niemców, Brukselę i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem to jest zadanie bardzo trudne, nad którym ja się bardzo dużo zastanawiam w tej książce, że się nad tym zastanawiam. To znaczy, czy da się ludzi jednoczyć w oparciu o emocje dobre? To znaczy, na przykład, czy patriotyzm może być oparty na miłości do czegoś, a nie na nienawiści do czegoś, prawda? Wydaje mi się, że to, zwłaszcza współcześnie, kiedy jesteśmy... Nasze umysły są deformowane w ogóle mediami społecznościowymi i jest bardzo trudne. Stajemy się coraz bardziej emocjonalni i takie zwyczajne emocje dobre nam nie wystarczą. Potrzebujemy negatywnych emocji, bo one naturalnie są silniejsze. I niestety, być może nieraz właśnie trzeba okupanta, wroga, prawda, po to, żeby te emocje się zbudowały. Ale to jest bardzo duży problem. To jest bardzo duży problem, na przykład problem populizmu, który bardzo często na takich właśnie emocjach jest budowany. Coś wam kradną, jesteście na kolanach, Polska jest w ruinie, musicie to naprawić. Tak działa każda idea populistyczna, która budzi ludzi jakby z letargu i nie umie obudzić ich pozytywnymi emocjami, tylko negatywnymi. Książka, o której pan wspomina, bo widzowie YouTube'owi widzą, a słuchacze radiowi czy podcastowi nie widzą, więc to jest książka Kraj, w którym umrę, zbiór felietonów, esejów profesora Matczaka, polecam serdecznie. Ale wspomniał pan koalicja 15 października, czy jak mówią wrogowie 13 grudnia, haha. Od sasa do lasa, od lewa do prawa, z drugiej strony PiS, ale to jednak jest właśnie koalicja przeciw koalicji, znaczy zimna wojna domowa, wewnętrzna. To nie jest przeciwko sile zewnętrznej. Oczywiście obydwie strony się oskarżają o to, że są ruskimi agentami, a jeszcze jedna strona ma być niemieckim agentem. Niemniej to jest konflikt wewnętrzny i cały czas mi chodzi o tą... Powiem tak, ja wiem, że pan często pisząc, mówiąc, podkreśla, że chodzi mu, panu, o redukcję polaryzacji, tak. O redukcję napięcia. Moje pytanie jest, czy jest to możliwe? Dam nawet jeden konkretny przykład. Tak. No, środowiskowo było dużo burzy, nie tylko środowiskowo. Kiedy Jacek Żakowski zaproponował, kiedy jeszcze nie wiadomo było, co z TVP będzie, żeby oddać na przykład dwójkę PiS-owi, żeby oni nie poczuli się upokorzeni, tak. Bo powiedział, bo jak się zmieni władza, to zabiorą wszystko. No więc mu ludzie odpowiadali, i tak zabiorą wszystko, w związku z czym niczego nie dawać, zwycięzca bierze wszystko. I w związku z czym, pytanie moje jest, gdzie tu szukać źródeł nadziei na tą depolaryzację, czy... Uspokojenie konflikt. Po pierwsze, to jest problem, tak? I to nie jest taki problem, który ja sobie zauważam hobbystycznie i mówię, słuchajcie, chyba jest źle. To jest problem, który prawo i politologia definiują jako problem naukowy. To znaczy, polaryzacja jest zawsze wstępem do autorytaryzmu. To znaczy, to jest sytuacja taka, w której jakby jeżeli uda się podzielić państwo, społeczeństwo na dwa plemiona i napuścić ich na siebie, i to robią wszyscy populiści, nazywając jednych drugich wrogami, prawda, wrogami ludu, wrogami państwa, to wtedy właściwie demokracja nie ma sensu. No bo proszę pomyśleć, no po jaką cholerę oddawać ludziom władzę, których się nie uważa za ludzi, za patriotów, których się uważa za wrogów i za kogoś, kto zniszczy państwo. I proszę zwrócić uwagę, że ta narracja jest cały czas w Polsce obecna. PiS przegrał. Natomiast ciągle komunikat, który z tamtej strony płynie, jest taki, co wyście Polacy zrobili, prawda? Oddaliście tę Polskę w ręce ludzi, którzy ją sprzedadzą, którzy ją zniszczą i tak dalej. To jest narracja, która zabija demokrację. I bez względu na to, z której strony ona jest puszczana. No bo jeszcze raz podkreślam, jeżeli ty jesteś przekonany, że ten po drugiej stronie jest twoim wrogiem, wrogiem twojego państwa, sprzeda to państwo, zdradzi, nie masz żadnego powodu, żeby pozwalać mu wygrywać wybory. W związku z tym na przykład możesz w ogóle wybory zlikwidować, prawda? W związku z tym prawnicy i politolodzy, którzy chcą, żeby trwała demokracja, żeby trwała praworządność, powinni obniżać ten poziom. I teraz pytanie jest takie, jak to zrobić? Jest to niezwykle trudne, dlatego że my lubimy się zapisywać do obozów, prawda? Lubimy być kibicami jednego czy drugiego klubu. Czujemy emocje, których nam na co dzień brakuje, więc czujemy się lepiej. Moim sposobem, czy nie, moim pomysłem na to jest to, żeby dostrzec wielowymiarowość człowieka. To znaczy, wie pan... Totalitaryzm rodzi się wtedy i kwitnie, kiedy wszystko jest polityczne. To znaczy tak, kiedy już nie ma muzyki, która jest niepolityczna, kiedy nie ma właśnie sportu, który jest niepolityczny. Tak działało NSDAP, że na przykład likwidowało wszelkiego rodzaju jakiekolwiek stowarzyszenia, gdzie ludzie mogli się spotkać, nie wiem, koło gospodyń wiejskich, gdzie można było pogotować i gotowanie było apolityczne, prawda? Albo właśnie można było pograć w piłkę i pogranie w piłkę było apolityczne. Nie. W państwie, które zmierza do totalitaryzmu, wszystko ma być polityczne, prawda? U nas już się tak pomału robiło. Twórcy muzyki, którzy występowali w TVP, byli polityczni, prawda? Ci, którzy odmawiali, byli niepolityczni. Chodzi o to, żeby z tym skończyć, żeby były pewne sfery w życiu,
którym my się na przykład możemy spotkać bez względu na to, kto na kogo głosował i pogadać o książce, nie wiem, pójść na ryby, prawda, pojeździć rowerem i nie traktować tego jako politycznego. A u nas już nawet bieganie jest polityczne, prawda, właśnie jeżdżenie rowerem jest już w ogóle aktywistyczne. Nie wolno do tego dopuścić, bo jeżeli ja na przykład pana postrzegam, dajmy na to, jako, nie wiem, pisowca albo jako kaowca, a pan mnie, no to my nie mamy żadnej perspektywy wspólnej. Ale jeżeli pan jest ojcem, ja jestem ojcem, no to możemy o czymś pogadać, prawda? Do tego dojdziemy. I nagle, ale tak się rodzi pewna apolityczna płaszczyzna, w której możemy porozmawiać i to nie jest ważne, czy my jesteśmy politykami, za politykami z jednej czy z drugiej strony. Jeżeli my widzimy człowieka jednowymiarowo, to znaczy siadamy, nie wiem, przy Wigilii i mówimy, a ty na kogo głosowałeś? I on mówi, no i to ja już wszystko o tobie wiem, to jest koniec w ogóle jakiejkolwiek rozmowy. Jak jest płaszczyzna, która nie jest polityczna i o nią trzeba dbać, to wtedy jest szansa na to, że ten polaryzacja wszystkiego nie zeżre do końca. No tak, ale pan już po wyborach szedł z takim przekazem, że oczywiście pociągnąć do odpowiedzialności przywódców, polityków pisowskich, o ile mają tak za uszami, natomiast nie upokarzać wyborców pisowskich. Tak jest. Wydawałoby się, że taka, powiedziałbym, oczywistość socjologiczno-społeczna, ale wtedy sobie poczytałem, że już jest pan pisowcem, pisowskie ścierwo, zdrajca, tak, i tak, tak dalej, idź do PiSu, matczak i tak, więc... Wie pan, to było bardzo interesujące. Ja dokładnie 5 dni po wyborach pierwszy raz zostałem nazwany pisiorem. To oczywiście pokazuje trudność całej sprawy, to znaczy, że ludzie mają bardzo krótką pamięć. Ja tylko jakby dla prawdy chcę podkreślić, że ja nie jestem pisiorem, nigdy nie byłem i przez 8 lat właściwie to, co robiłem, to zwalczanie tego PiSu, bo uważam, że PiS jest złem, jeżeli chodzi o polską praworządność i państwo. Był to najgorszy rząd, 2 najgorsze rządy, jakie mieliśmy i dla mnie, jako dla prawnika, oni byli katastrofą. Tak? Oni niszczyli to wszystko, czego ja jako prawnik przez wiele lat się uczyłem i co uznawałem za istotne. Dla mnie, gdybym był lekarzem, to oni byliby antyszczepionkowcami. Prawda? To jest dokładnie taka sama sytuacja. Ich antypraworządność to jest dokładnie to. Więc ja uważam, że Beata Szydło powinna mieć postępowanie karne, Mateusz Morawiecki powinien mieć postępowanie karne za nieopublikowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego. To jest absolutne niedopełnienie obowiązków, które jest, właściwie można nazwać, zamachem stanu. Bo jeżeli... Ja to chcę przypomnieć, bo może to też nie dla wszystkich jest jasne. Wie pan, dlaczego powstał Trybunał Konstytucyjny w ogóle? W sensie w historii? Tak, historycznie. Tak? Jest taka książka Johna Harta Eli, to jest taki wybitny amerykański konstytucjonalista, który jest bardzo rzeczowym człowiekiem, czy był, bo już nie żyje, i napisał książkę o tym, że pod tytułem Demokracja i nieufność. Pokazując, że II wojna światowa pokazała nam taką sytuację, w której większość zidentyfikowała, wyizolowała, zabiła i spaliła mniejszość. Po prostu taka jest prawda o tym, co się stało w czasie II wojny światowej. W związku z tym sąd konstytucyjny, taki jak Trybunał, został powołany po to, żeby to się nigdy nie pojawiło. To znaczy Eli pisze w zakończeniu swojej książki, bardzo, bardzo rzeczowy człowiek, mówi, sąd konstytucyjny jest po to, żeby Holokaust się już nigdy nie powtórzył, żeby większość już nigdy nie zaatakowała mniejszości. Bo pokusa jest. Jak pan wygrywa wybory, to ma pan taki syndrom Abby właśnie, że zwycięzca bierze wszystko i że właśnie można wyeliminować właściwie z życia politycznego tych ludzi po drugiej stronie. I wtedy jest Trybunał Konstytucyjny, który w czasie, kiedy parlament reprezentuje większość, ma bronić mniejszości. A potem się odwraca. Tak jak rządzi prawica, to Trybunał Konstytucyjny jest po to, żeby bronić praw lewicy. I odwrotnie, jak rządzi lewica, ma bronić praw prawicy. Teraz, jeżeli pojawia się rząd, który mówi, nie obchodzi, co ten Trybunał powiedział, to jest początek zamachu stanu, bo on mówi, my możemy zrobić absolutnie wszystko. Tak? I analitycy mówią, że jeżeli by nie było Sądu Konstytucyjnego, to na przykład w demokracji kanibali 51% mogłoby przegłosować to, że trzeba zjeść pozostałe 49%, bo nie byłoby żadnej bariery. Więc to są poważne sprawy. To nie jest tak, że tam sobie jakiś sąd wydał wyrok, ktoś go nie opublikował. To jest sprzeciwienie się podstawowej zasadzie, na której jest zbudowany nasz ustrój. Więc oni powinni mieć postępowania karne. Natomiast, wie pan, 7,5 miliona, może nawet koło 8 milionów ludzi w Polsce ma bardzo konserwatywne poglądy i głosowało na PiS. Więcej, bo pan mówi o wyborcach PiSu, jeszcze dodajmy Konfederację. Tak, jak część być może, która głosowała na trzecią drogę. I ja mam wrażenie, że polskie elity, zwłaszcza elity w takim nastawieniu lewicowym, nie rozumieją tego. Znaczy oni nie przyjmują do wiadomości, że w ogóle mogą istnieć ludzie o poglądach konserwatywnych i uważają, że ci ludzie są albo głupi, nie wiem, są nienormalni, że ich trzeba wyedukować. Jak się ich wyedukuje, to oni nagle staną się progresywistami. Tak nie będzie. Tak? Po prostu to jest naturalna sytuacja. Więc ja sprzeciwiam się na przykład decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, ale sprzeciwiam się też komuś, kto graffiti umieszcza na kościele, które mówi, szkoda, że Maryja nie zrobiła aborcji. Bo to są dwie zupełnie różne sprawy. Ja mogę krytykować
przywódców, mogę krytykować hierarchię kościelną, ale niekoniecznie elektorat i niekoniecznie wiernych, dlatego że to ma w ogóle, to jest w ogóle bez sensu. Poproszę zobaczyć. Ten populista, taki Kaczyński, czy biskup, biskup też może być populistą, on mówi tak. Zaufajcie mi, ja was będę reprezentował, bo tam po drugiej stronie są ludzie, którzy chcą was zaatakować. Oni chcą zabrać wasz ideę rodziny, ideę religii, oni chcą zniszczyć cały porządek normatywny, który dla was jest ważny. I chwila, i w momencie, w którym tamta druga strona dokładnie to pokazuje, no to wtedy ten populista mówi, a nie mówiłem, tak, dokładnie tak jest, to wzmacnia tego populistę, którego niby ta krytyka ma zniszczyć. Więc trzeba osądzić przywódców, nie ulega to żadnej wątpliwości. Natomiast trzeba objąć w pewnym sensie jakąś troską, bym powiedział, taką emocjonalną ludzi, którzy na PiS głosowali, dlatego że jeżeli oni też będą atakowani, to tym bardziej będą na PiS głosować. Znaczy, ja się z panem zgadzam. Jestem człowiekiem niewierzącym, a pisałem na przykład, że nie podoba mi się, jak artysta Nergal tam darł Biblię, czy tak, coś, tak, żryjcie tak, to gówno i tak dalej, i tak dalej. Natomiast problem polega na tym, że w sytuacji takiej polaryzacji to jedni pana uznają za zdrajcę, a drudzy za frajera. To znaczy, mówiąc krótko, to jest... Ja na przykład w tym momencie, zna pan to dokładnie, włączyłem tryb autocenzury, bo się bałem, że jeżeli powiem jeszcze przed wyborami, tak, że powiem cokolwiek krytycznego na temat opozycji, to mnie natychmiast wykorzysta TVP. Miał pan tak, to samo, ale, tak? Ale wie pan co, ja, szczerze mówiąc, ja mam to w nosie, to po pierwsze. Po drugie, moim zdaniem to tak nie działa. To tak nie działa. To znaczy, ja obserwuję to... Do kogo dociera to, co ja mówię? I zauważyłem następującą rzecz, która też jest oczywista, tylko my jej nie zauważamy. W momencie, kiedy pan, będąc w bańce A, zaczyna krytykować tę bańkę, to nagle okazuje się, że ludzie, którzy są w bańce B, patrzą i mówią, kurczę, może nie wszyscy są tam takimi idiotami, prawda? Może ktoś to coś dostrzega. I nagle siła komunikacyjna tego, co pan mówi, się powiększa, a nie zmniejsza, prawda? Naprawdę tak jest. To znaczy, nagle okazuje się, że otwierają się pewne różne kanały, gdzie ludzie, którzy do tej pory uznawali mnie na przykład, nie wiem, za taliba, platformersa, kogokolwiek, nagle widzą, że być może warto jednak pogadać, bo ten człowiek widzi trochę więcej, niż by się wydawało, że widzi. To po pierwsze. Po drugie, pytał pan o sposoby obniżenia polaryzacji. Amerykańscy naukowcy, i tutaj w tym przypadku akurat rzeczywiście amerykańscy naukowcy, wykazali, że jednym ze sposobów na obniżenie polaryzacji jest to, jeżeli ludzie uznawani za jakieś autorytety w swojej bańce potrafią krytykować swoją bańkę. Ja nie jestem jakimś wielkim autorytetem, ale w kwestiach prawnych czy praworządnościowych wydaje mi się, że sporo ludzi mnie słuchało przez ostatnie 8 lat. W związku z tym, jak ja zaczynam ich krytykować i na przykład mówię, możecie wyrzucić dublerów z Trybunału Konstytucyjnego, ale Krystyny Pawłowicz, chociaż ona się nie nadaje na sędziego, wyrzucić nie możecie, to wtedy ktoś po drugiej stronie nabiera znowu takiego przekonania, że może tam w ta bańka, którą on uznawał za straconą, nie jest do końca stracona. To jest trochę tak, nie wiem, czy pan miał na przykład z panem redaktorem Terlikowskim takie doświadczenie, że dopóki pan redaktor Terlikowski był uznawany za jakiegoś, nie wiem, takiego katotaliba, no to miał pewną grupę ludzi, do których mówił. Ale ponieważ jest to człowiek mądry, inteligentny i otwarty, nagle zaczął krytykować swoje własne środowisko, to nagle wszyscy popatrzyli i powiedzieli, z tym człowiekiem po pierwsze warto rozmawiać, po drugie okazuje się, że on jest przykładem tego, że katolik wcale nie musi być taki zamknięty na wszelkiego rodzaju głosy i on wtedy zaczyna reprezentować, jakby pokazywać trochę inną twarz tego katolicyzmu, co ją trochę inaczej reklamuje. Więc to jest moim zdaniem proces, który jest ważny i uważam, że powinno być więcej takich sytuacji, gdzie ludzie kojarzeni z konkretnymi środowiskami powinni mieć odwagę wyjść z nich i skrytykować te środowiska. Skoro pan przywołał Tomasza Terlikowskiego, to też bardzo ciekawy był przypadek i ciekaw jestem, co pan o tym sądzi, jego książka z Karoliną Wigurą, czyli jak Polak katolik z Polką ateistką. No i teraz, czy według pana przeważyło dobro, to znaczy, że ludzie ze sobą rozmawiają i ta książka cieszyła się sporym powodzeniem i oddźwiękiem w mediach, czy te gromy, które spadały i na nią, i na niego, na nią z lewicowej strony, na nią z prawicowej strony, że w ogóle że nie należy rozmawiać z tym drugim i że sama rozmowa jest... zdradą. Zdradą, tak. Zdrada. No, ja myślę, że to jest doskonały przykład tego, jak głupio my myślimy. To znaczy... Ja nie wiem, w jaki sposób w ogóle rozmowa może być złem. Tak? Myślę, że wie pan, to jest trochę tak, że
I o tej też rzeczy w tej książce piszę, w tym kraju, w którym umrę, tam ona jest podzielona, ta książka, na 7 części i każda dotyczy jakiejś śmierci. I tam na przykład piszę o śmierci umiarkowania, która trochę pokazuje, że my się właśnie polaryzujemy. Proszę zobaczyć, że język współcześnie już nie służy do rozmowy. My ciągle słyszymy, że ktoś kogoś zmasakrował, nie tasakiem, zaorał, czyli zmasakrował nie tasakiem, ale słowem, nie zaorał pługiem, ale słowem. Nie wiem, czy pan zauważył, że zwłaszcza w internetach nie piszą, że ktoś mówi, tylko grzmi. Tak, na przykład. Nie? Ale to są świetne przykłady, które pokazują, że my zaczynamy traktować język jako broń, a nie jako komunikację. To nie jest bez znaczenia. To znaczy my, ludzie, którzy oglądają Sejm, nie oglądają Sejmu w tym momencie ze względu na to, że mają wielką troskę o stan polskiej legislacji. Tak? Dlatego, że się naparzać. Tam są nawalanki, prawda? Dla nich ta sala plenarna staje się oktagonem po prostu MMA, w którym po prostu ludzie się nawalają. No więc to jest jeden z najgorszych trendów, jakie sobie można wyobrazić, bo jeżeli rozmowa staje się nawalaniem, no to w ogóle już nie ma sensu, znaczy co do niczego się nie możemy dogadać. I moim zdaniem dobrze, że oni rozmawiali, bo pokazali po pierwsze, że ona jest możliwa, ta rozmowa. Poza tym ta krytyka pokazuje, tak jak mówię, jak daleko zaszliśmy w tej nienawiści. Natomiast ta sprawa polaryzacji, ja o niej też chcę powiedzieć, bo tutaj mi się też dosyć mocno oberwało publicznie. Ja myślę, że w Polsce główną linią polaryzacyjną jest jednak polaryzacja pomiędzy ludźmi wierzącymi a ludźmi niewierzącymi. I ja, tak jak mówię, dostałem się trochę za to, że chciałem odwrócić jakby siłę dyskryminacji. To znaczy generalnie u nas uznaje się, i słusznie oczywiście, że nie wiem, na przykład mniejszości seksualne są dyskryminowane. I są. Nie ulega wątpliwości. Tylko że w przypadku tych mniejszości trochę się poprawia, bo zwiększa się świadomość. Natomiast moje doświadczenie jest takie, że ludzie pogardzają ludźmi wierzącymi. Ludzie niewierzący pogardzają ludźmi wierzącymi. To znaczy generalnie uważają, że oni są głupsi, że są zabobonni, że oni są zacofani i reakcje nawet na ludzi dosyć mądrych czy inteligentnych, którzy na przykład ujawniają to, że są wierzący, pokazują, że od razu są traktowani jako gorsza kategoria. Więc ja o tym mówię dlatego, że to nie jest tylko tak, że polaryzacja w Polsce jest między właśnie, nie wiem, PiS-em a Platformą, tylko ona jeszcze na innych miejscach, na innych Polakach. Ale wiem, to tu wejdę, to koleżanka mnie oszaniła, mówi, bo ty zawsze tłumaczysz tych PiS-owców wykazujesz wiele zrozumienia dla ich, nie wiem, fobii, tak, niepokojów, obaw, ale oni wcale nie mają tych uczuć dla ciebie czy dla nas. I to też jest do pana, szczerze mówiąc, zarzut. No, pytanie jest, czy nie mają, prawda? Ja nie jestem członkiem tamtej bandy, ja jestem członkiem tej bandy. Ja nie jestem członkiem tamtej... Nie, jeszcze pan myśli, że jest członkiem tej bandy. Może siedzę okrakiem, prawda? Natomiast jak mi napisał kiedyś Tomasz Lis, jeszcze kiedy pisałem felietony do Newsweeka, żeby od tego siedzenia na barykadzie jaja ci się nie obtarły, to mogę panu zadedykować. Okej, no to jest dobra rada. Ja także w tej książce i w poprzednich książkach piszę o rzeczy, która jest bardzo niepopularna. Że nie ma jakby symetrii pomiędzy obrażaniem siebie. Proszę pozwolić to wyjaśnić, bo to nie jest takie oczywiste. My normalnie myślimy, że świat jest równy. To znaczy, że jeżeli na przykład człowiek, który jest ortodoksyjny, człowiek, który jest konserwatywny, obraża kogoś, kto jest progresywny, atakuje jego ideały, to w drugą stronę to jest po prostu, no jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, prawda, jest tutaj pełna symetria. Otóż są takie badania politologiczne, które pokazują, że to wcale nie jest. To znaczy, że jeżeli na przykład ktoś obraża Jana Pawła II, albo właśnie ktoś tam pisze te graffiti o tej Maryi, prawda, na tym kościele, to jest cios o wiele bardziej bolesny dla tamtej strony, niż jak ktoś na przykład mówi, że nie wiem, Lech Wałęsa był agentem, albo Władysław Bartoszewski nie jest godny szacunku. I teraz ktoś może powiedzieć, że to jest bez sensu. No, dlaczego miałoby to być nierówne? Otóż dlatego, że ludzie, którzy są liberałami, którzy są progresywni, mają większą tolerancję dla atakowania i dla krytykowania rzeczy, które są dla nich ważne, bo po prostu sami są bardziej krytyczni wobec świata. Ludzie, którzy mają strukturę bardziej konserwatywną swojego myślenia, bardziej utożsamiają się ze swoimi ideałami, ze swoimi wartościami. W związku z tym, jak ktoś mi krytykuje Lecha Wałęsę, którego ja bardzo szanuję, to mnie to ani ziębi, ani grzeje. Ja sobie z tym mogę poradzić, bo ja wiem, kim był Lech Wałęsa i wiem, co on zrobił, prawda? Natomiast jak ktoś atakuje w drugą stronę, to ten człowiek jest bardziej zależny od swojej struktury jakby normatywnej, od tych autorytetów, od norm. One bardziej go jak gdyby tworzą. Ale to można panu zarzucić, że pan ich traktuje jak dzieci albo niepełnosprawnych. Nie, po prostu pokazuje to w taki sposób. Po prostu tak jest. To nie jest ocena, czy to jest dobre, jako czy to adwokat diabła występuje, tak, no, jak moja koleżanka, która mnie krytykowała. Rozumiem. Zmierzam do tego, że to graffiti, szkoda, że Maryja nie zrobiła aborcji, jest o wiele bardziej bolesne dla drugiej strony niż jakiekolwiek komunikaty w drugą w naszą stronę, że tak powiem, progresywną, liberalną. I ja chcę po prostu o tym tylko powiedzieć, bo ja naprawdę nie widzę sensu w takich bezsensownych
atakach tych wartości, które tylko wzmacniają właśnie Jarosława Kaczyńskiego czy Zbigniewa Ziobrę, który dzięki temu staje się księciem na białym koniu, który przyjeżdża później i mówi: ja was obronię. Tak samo jest z Trumpem, tak samo jest z Orbanem. Ja po prostu chcę obniżyć poziom strachu i agresji w społeczeństwie, po to, żeby populistom było trudniej, a nie po to, żeby było im łatwiej. A to, że ludzie, którzy są po mojej stronie, mówią, że ja działam na rzecz PiSu, to wynika moim zdaniem z tego, że oni nie rozumieją tego mechanizmu. Właśnie osłaniając elektorat przed atakiem, ja być może jestem w stanie, ja, może jeszcze jacyś inni ludzie, spowodować, że 5-7% ludzi, którzy głosowali na PiS, kiedy PiS chciał zniszczyć polskie państwo, będzie na przykład głosował na PSL. Tak, skoro PiS mógł chcieć odebrać elektorat PSL-owi, to może teraz PSL mógłby odebrać PiS-owi, bo ja PSL-owi bardziej ufam, przynajmniej w zakresie szacunku dla państwa, a tym się zajmuję, bo jestem prawnikiem, prawda? Więc myślę, że trzeba o tym trochę głębiej myśleć i na pewno atakowanie całościowe, nie wiem, wyganianie tych ludzi, odłączanie ich od Polski niczego nie zmieni, bo oni tutaj będą i po prostu to są nasi sąsiedzi, tak? I można oczywiście z nimi prowadzić wojnę, ale jak ktoś ma sąsiadów, to wie, że trudno się żyje, jeżeli... Właśnie to jest mój problem, to znaczy, bo tak, bo PiS się zachowywał przez 8 lat tak, jakby miał rządzić wiecznie, jak tam Władysław Gomułka, tak? Władzy raz zdobytej nigdy nie oddamy. No ale teraz, no, żeby było, nie porównuje i tak dalej, ale są pewne symptomy, jakby nowa władza też zakładała, że nigdy tej władzy nie odda. Ale jakie na przykład? No, chociażby sposób przejmowania mediów publicznych. Znaczy, żeby było jasne, ja nie mam pomysłu, jak można to zrobić inaczej. No, ale to pochylmy się nad tym przez chwilę. Oczywiście byłoby świetnie, prawda, gdyby udawało się zrobić wszystko tak, jak sobie zaplanował PiS, prawda? To znaczy, gdyby pan minister Sienkiewicz czekał teraz, nie wiem, do czasu, aż prezydent Duda przestanie być prezydentem i żeby mógł wtedy zmienić wszystkie ustawy, żeby mógł dopuścić Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do naprawienia tego, co jest. Natomiast sytuacja jest taka, jaka jest i istnieją pewne możliwości prawne, które może nie są optymalne, bo przecież minister Sienkiewicz działał na podstawie ustawy, na podstawie kodeksu spółek handlowych. To jest ważna ustawa, która obowiązuje, przez nikogo nie została uchylona. To, że potem wychodzi Jarosław Kaczyński, który pogardzał prawem, pogardzał prawnikami przez 8 lat i mówi: ale tutaj minister Sienkiewicz popełnił błąd, bo są dwie ustawy, KSH i ustawa, którą myśmy uchwalili, i ta nasza jest ważniejsza, bo to jest lex specialis. To ja mogę powiedzieć, panie Jarosławie, jak pan słyszał takie argumenty przez 8 lat, to miał pan je w nosie albo dużo niżej, prawda? W związku z tym to nie jest żaden argument nielegalności. Pan teraz przychodzi, pan zażynał tę praworządność, prawda? Gwałcił ją, a pan teraz przychodzi i mówi, że tutaj by trzeba było z pełnym szacunkiem dla każdego przemyślenia, które się pojawiło w przestrzeni prawnej. Nie. Sienkiewicz działa na podstawie ustawy ważnej, a to, że Kaczyński mówi, że powinien działać na podstawie innej, to jest problem Kaczyńskiego. Bardzo ważne osoby w polskim prawoznawstwie, mówię tutaj o pani profesor Łętowskiej, którą naprawdę o wszystko można oskarżyć, nie o to, że ona jest radykalna jakoś strasznie, mówi: to było proporcjonalne. Sienkiewicz usunął stan niekonstytucyjności, działając na podstawie legalnej ustawy, i naprawdę ja nie rozumiem, dlaczego bardziej konstytucyjne miałoby być trwanie niekonstytucyjnego systemu niż zmiana i spowodowanie, że Telewizja Polska na podstawie ustawy, jeszcze raz podkreślam, a nie na podstawie uchwały, jak to niektórzy mówią, obowiązującej ustawy KSH, i dopuszczenie do tego, żeby tam dalej po prostu była siana nienawiść i coś, co także jest naruszeniem polskiego prawa. Krótko mówiąc, wie pan, ludzie oczywiście nie mają wiedzy prawniczej, więc nie wiedzą dokładnie, jak to wygląda. Jest duży chaos informacyjny. Ludzie autorytetom też już nie ufają. Natomiast ja, tak jak uważam, że na przykład wyzerowanie Trybunału Konstytucyjnego byłoby absolutnie nielegalne i byłoby naruszeniem polskiej konstytucji, to akurat uważam, że pan minister Sienkiewicz w sprawie mediów działał legalnie, na podstawie obowiązującej ustawy, i te argumenty, które padają z drugiej strony, są śmieszne, zwłaszcza, że padają ze strony osób, które absolutnie nimi się nie przejmują. A pomysły, które oczywiście nie padają z ust poważnych polityków, ale gdzieś funkcjonują w przestrzeni delegalizacji PiS-u? Uważam, że to nie są dobre pomysły. I być może znowu ktoś powie, że jestem symetrystą, ale naprawdę nie trzeba mieć na wszystko takich samych poglądów. Tak jak uważam, że absurdem byłoby odwołanie prezydenta Dudy na przykład w referendum. Kolejny pytanie. To wynika po prostu z tego, że żeby zdelegalizować partię polityczną, to musi być naprawdę hardcore. To musi być partia, która w sposób oczywisty jest partią faszystowską, nazistowską czy partią komunistyczną, która głosi te poglądy, a nie po prostu, że głosi poglądy, którymi my się nie zgadzamy, albo że pewne elementy jej myślenia są zbliżone na przykład do myślenia autorytarnego i totalitarnego. W Polsce, jak mówię, jest 7,5 miliona ludzi, którzy na tę partię głosują. I teraz moment, w którym ona zostałaby zdelegalizowana, byłby
największą katastrofą, jaką sobie można wyobrazić. To byłby olbrzymi atak na tych ludzi. Natychmiast zostałaby powołana inna partia, która nazywałaby się może nie Prawo i Sprawiedliwość, ale Krew i Zemsta, dajmy na to. Jak w Turcji, kolejne partie Erdogana. Z Erdoganem tak samo było, prawda? To nie jest droga, bo ja w ogóle mam takie wrażenie, że ludzie mają takie poczucie, wie pan, wszechmocy prawa. To znaczy, jak my coś zapiszemy, albo nie wiem, właśnie jak ktoś o czymś zdecyduje, to nagle rzeczywistość sama się zmieni. Rzeczywistość się nie zmieni, ci ludzie tutaj będą potrzebowali swoich reprezentantów i naszą rolą jako ludzi myślących nie powinno być to, żeby ich zgnieść, zmasakrować, żeby ich zniszczyć, tylko żeby pozwolić im funkcjonować w takiej formule, w których ich wartości i nasze wartości mogą koegzystować i nie niszczą państwa. Niestety ostatnie 8 lat pokazało, że to jest bardzo trudne i jak już ludzie się dorwą na tym poziomie polaryzacji do władzy, to dzieją się bardzo złe rzeczy. Bo wspomniał pan o pomysłach referendum do odwołania prezydenta Dudy, bo tu z kolei argumentacja jest taka, łamał prawo przez 8 tak. lat, sygnował te wszystkie złe rzeczy, no to mamy prawo zrobić referendum, żeby odwołać szkodnika. No, rozumiem, a czy prezydent Duda ma prawo ogłosić referendum, w którym zapyta Polaków, czy chcą, ażeby przedłużyć mu kadencję o 4, 5 albo 20 lat? Nie, proszę nie pytać. Nie, ale wie pan, o co mi chodzi. Referendum jest fantastycznym wynalazkiem do konsultowania się z suwerenem co do rzeczy kierunkowych, które są bardzo ważne dla życia społeczeństwa. Natomiast dla prezydenta my mamy pewne procedury, które decydują o tym, ile on jest tym prezydentem. I jeżeli konstytucja przewiduje procedury odwołania prezydenta, bo tym jest na przykład Trybunał Stanu, no to z nich musimy korzystać. A nie możemy mówić w taki sposób, że jeżeli nie mamy wystarczającej większości, żeby go odwołać w tym trybie, no to sobie wymyślimy inną procedurę. Cała masa autokratów na całym świecie wykorzystuje referenda właśnie w tym celu, prawda? No bo jeżeli wszystko można poddać pod referendum, no to równie dobrze można poddać pod referendum to, czy na przykład prezydent nie ma być prezydentem wiecznym, dożywotnim, albo czy jego syn później nie ma być dziedzicznym prezydentem. I niestety bardzo łatwo jest doprowadzić do pewnego rodzaju manipulacji, bo wiadomo, że ostatnie referendum to pokazało, że sformułowanie pytań, władza nad mediami mogą spowodować, że to wcale nie suweren się wypowiada, tylko po prostu jakieś emocje wywołane przez odpowiednie sformułowanie pytań są tutaj głoszone. Prawnicy bardzo pilnują tego, żeby pewne rzeczy były robione w określonych procedurach i żeby nie zastępować tych procedur innymi, które są łatwiejsze, dlatego że to jest po prostu obejście prawa, które powoduje, że no już się z tego nie pozbieramy. A nie sądzę, żeby groziło panu takie ryzyko, ale gdyby nagle prezydent Duda chciał pana odznaczyć jakimś fajnym orderem państwowym, przyjąłby pan, czy... No wie pan, ja już raz nie przyjąłem takiego odznaczenia, jeżeli tak można to nazwać, bo w styczniu 2021 dostałem tytuł profesorski. I tak jak prezydent, można powiedzieć, nadaje godność sędziego, tak samo prezydent nadaje tę godność profesorską swoim postanowieniem. I potem jest taka specjalna uroczystość w Pałacu Prezydenckim, gdzie się przychodzi, można zaprosić rodzinę. I wie pan, to są ważne momenty, bo... Byłem u prezydenta Wałęsy, jak mój tata dostawał profesora. Ale też patrzę na to z perspektywy osoby, która przez wiele lat stara się, żeby dojść do tego. I nie jest tak łatwo zostać profesorem. Trzeba się trochę napracować mimo wszystko. I ja myślałem o tym momencie. Myślałem sobie, że na przykład moja babcia jeszcze ciągle żyjąca chciałaby tam być, zobaczyć. Dla niej byłoby to ważne. Ja wtedy napisałem taki list, że nie mogę tam przyjść i uścisnąć ręki prezydentowi, dlatego że uważam, że to mogłoby być odczytane jako pewnego rodzaju, nie wiem, zgoda czy przyzwolenie na to, co on robił. On naprawdę łamał bardzo poważnie polską konstytucję. Mimo, że teraz wszystkim się pozapominało i już ludzie nie wiedzą o tym i nagle stają się obrońcami konstytucji ci, którzy właśnie ją łamali, to tak było, więc nie sądzę. Znaczy, po pierwsze, nie sądzę, żeby chciał mnie odznaczyć, natomiast gdyby nawet przyszło mu to do głowy, no to tak jak poprzednio, tak samo teraz, na pewno bym tam nie poszedł. Przeczytałem w jednym, a nawet chyba nie w jednym felietonie o pana... Fascynacja to może za mocne słowo, ale o szacunku dla Nelsona Mandeli, tak. Co mnie bardzo ucieszyło, bo jestem kompletnie zafascynowany jego postacią i zwłaszcza tym, co robił po wyjściu z więzienia. Znaczy, tak. Przypomnijmy, 27 lat siedział w więzieniu. Ale jest, zresztą polecam, nie pamiętam teraz tytułu, ale jest film z Mattem Damonem w roli góry, zdaje się Morgan Freeman gra Mandelę, o Mistrzostwach Świata w rugby. Tak. Który to był biały sport. I chodzi o to, że Mandela, który rozumiejąc to, że nie można, znaczy, że trzeba skleić naród, tak.
wbrew swojemu elektoratowi, wbrew swojemu kolorowi skóry, tak, postanowił firmować tą białą drużynę rugby, żeby dać odczuć białym w RPA, że to też tak jest ich kraj. I chciałem się zapytać o, jak pan sobie tego dzieła Mandeli studiował, to co pana tam zafrapowało? Wie pan, mnie zafrapowało to, że po prostu mądrość tego człowieka i ta umiejętność prawdziwego przywódcy pójścia wbrew opinii swoich wyborców. Ja tam wtedy napisałem, że ja bym chciał, żeby Donald Tusk był takim małym Nelsonkiem Mandelką, prawda? Takim naprawdę tyci-tyci, to znaczy, żeby... Ja myślę, że on trochę może mieć tak, on nieraz, kiedy mówi o tym pojednaniu, to wydaje mi się, że tam to trochę brzmi. Przecież to jest zupełnie nielogiczne, prawda? Facet siedział 27 lat w więzieniu, w kraju, w którym ludzie się masakrowali nie słowem, tylko rzeczywiście maczetami. Nie? To w ogóle nie ma o czym mówić. I nagle w tym więzieniu zaczął się uczyć języka swoich wrogów literalnie, tak? Zaczął się uczyć afrykans po to, żeby umieć... Recytował wiersze w tym języku, właśnie poszedł na ten mecz. Ja wtedy napisałem, że to trochę tak, jakby prezydent Trzaskowski nieironicznie poszedł na miesięcznicę smoleńską, prawda? I tam się modlił za dusze zmarłych, czy tych, którzy zginęli w zamachu, prawda? Trzeba być naprawdę niezłym gościem. A co miałby Tusk zrobić, żeby... Ja też tam powiedział... napisałem, że żeby sobie wyobrazić jakby to, jak ludzie czuli, co robił Mandela, no to Tusk na przykład, no nie wiem, musiałby na Jasną Górę pojechać i tam śpiewać Barkę na przykład, prawda? No, to jestem w stanie sobie wyobrazić. No, ale oczywiście mówimy sobie o tym... O ile by go wpuścili na zasadzie eksperymentu pewnego myślowego. Natomiast to pokazuje, że ludzie, którzy naprawdę chcą być przywódcami, muszą rozumieć, czego potrzebuje naród, muszą rozumieć więcej. Schopenhauer kiedyś coś takiego powiedział... Czym się różni talent od geniuszu, prawda? Że talent to jest ktoś, kto trafia w cel, który nikt inny nie potrafi trafić. A geniusz to jest ktoś, kto trafia w cel, którego nikt inny nie potrafi zobaczyć. Nie? I Mandela zobaczył cel, którego nikt inny nie potrafił zobaczyć, jakim było zjednoczenie społeczeństwa i wykonał ruchy, które dzięki swojemu autorytetowi mógł wykonać. My tego moim zdaniem nie rozumiemy. My chcemy trwać w tej polaryzacji, dlatego że czujemy się dobrze z tymi złymi emocjami. Jak możemy właśnie na kogoś się wkurzyć, jak możemy mu dowalić, to jest bardzo złe. A dodatkowo to niszczy, jak powiedzieliśmy sobie, demokrację, bo ta polaryzacja jest problemem dla demokracji. Ja bym chciał, żeby ludzie zrozumieli, że prawdziwy przywódca, znowu sobie możemy zacytować, Nietzsche coś takiego bardzo też ciekawego powiedział. Wie pan, jak Nietzsche zdefiniował tego kogoś, kto jest übermenschem, tym nad człowiekiem, którego niby naziści źle tam, oczywiście bardzo źle to wykorzystali. Ta idea u Nietzschego to jest idea, Nietzsche powiedział, że übermensch to jest połączenie Jezusa i cesarza rzymskiego. W jednym. Nie? Mandela miał to w sobie. Był wielkim przywódcą, który rozumiał, że nienawiść nie jest drogą, dlatego że ona po prostu zniszczy ludzi gdzieś tam dogłębnie i dlatego był w stanie to przezwyciężyć. To się nie powtórzy. Nie ma takich postaci. Może ten konflikt, który mamy, oczywiście jest zupełnie nieporównywalny, ale chodzi mi o pewną myśl. Jeżeli my będziemy się tak żreć, jak się żremy, jeżeli będziemy się tak nawalać, to naprawdę będziemy się tylko i wyłącznie wewnętrznie osłabiać. Musimy dostrzec po tej drugiej stronie człowieka, a nie pod człowieka, nie zwierzę, nie wiem, kogoś, kto jest szkodnikiem i tak dalej, i tak dalej. Są bardzo złe myśli i nie dlatego, że jesteśmy Jezusami, czy jesteśmy jakoś strasznie naiwni, tylko po prostu dlatego, że jesteśmy pragmatyczni. Tak? Jeżeli my będziemy tak walczyć ze sobą, to w sytuacji, w której Polska musi także oczywiście się mierzyć z zagrożeniami zewnętrznymi, nie damy rady, po prostu nie damy rady. Tak? Potrzebujemy większej jedności i trzeba się zastanawiać, co zrobić, żeby móc ten sposób Mandeli zastosować u nas. On oczywiście nie dał idealnych skutków, ale ta próba była ważna dla złożenia tego narodu i jest ważna także dla nas. Poprosiłem kolegów, żeby mi do ucha powiedzieli. Invictus, niezwyciężony, niepokonany, ten film o Mistrzostwa Świata w rugby i Nelsonie Mandeli. Jesteśmy tu z powodu pana książki Kraj, w którym umrę, ale w roku 24, czyli w tym roku, ukaże się książka psycholożki, naukowczyni Zofii Smełki-Leszczyńskiej pod roboczym tytułem Cześć pracy o kulturze zapierdolu. Widziałem, zajawił to zresztą jej na Facebooku, widziałem mąż Adam Leszczyński, znany polski historyk, autor Ludowej Historii Polski. Już wie pan, do czego pije, prawda? Zastanawiam się, czy u autorki będzie rozdział o profesorze Matczaku. Ja myślę, że może jakieś w ogóle powinienem pieniądze z tej książki dostać, bo przygotowałem rynek niewątpliwie, prawda? Do pisania o tej kulturze. Ja tak pół żartem, pół serio, no, ale skleił się pan z tą kulturą zapierdolu jako jej...
nie chcę powiedzieć twarz, no ale z pana wypowiedzi wyciągnięto, przekaz poszedł taki, że jest pan apologetą pracy 16 godzin na dobę i generalnie ludzie młodsi, zwłaszcza lewicowi, że jest pan produktem 90-tów, tak zwanych lat 90-tych, świat się zmienił. I jak z pana perspektywy wygląda stosunek do kultury zapierdolu, czy w ogóle jest kultura zapierdolu i... O. Wie pan... Znaczy, samo to sformułowanie oczywiście jest strasznie populistyczne i ono jakby ustawia już przeciwnika, prawda? Ja myślę, że polska lewica i młodzi ludzie mają generalnie problem z pracą rozumianą pozytywnie. Znaczy, moim zdaniem oni, wychowani, powiedziałbym, w pewnej myśli, która ma oczywiście swoje źródła w Marksie, traktują pracę bardzo podejrzliwie. To znaczy, nie traktują pracy jako narzędzia zmienienia świata i zmieniania go z gorszego na lepszy. Nie traktują pracy jako narzędzia poprawiania siebie, tylko widzą pracę po marksowsku jako wyzysk. To znaczy i jako próbę oszustwa, prawda? Co więcej, ja w tej książce wskazuję, że mają ku temu dodatkowe powody, bo generalnie ja tam dokonuję takiego rozróżnienia pomiędzy homo faber, który jest człowiekiem pracującym, zmieniającym, i homo ludens, czyli kimś, kto trwa w świecie, który jest trochę bardziej wirtualny, świecie, który nie jest realny. Współczesna rzeczywistość mediów społecznościowych, gier komputerowych, ogromnie atrakcyjnych obrazów, które są w filmach i w różnego rodzaju przekazach, powoduje, że młodzi ludzie coraz częściej żyją w przestrzeni wirtualnej, chcą tam się realizować, chcą być influencerami, chcą być youtuberami itd., itd. Natomiast później, jak muszą pójść do pracy, czyli wejść do rzeczywistości homo faber, do rzeczywistości realnej, to traktują tę pracę chyba głównie jako wyzysk, a wynagrodzenie jako odszkodowanie za konieczność przebywania. A idę od razu słowo, tak. Bo ja rozumiem, że te zarzuty polegało na tym, że niech sobie Matczak pracuje 30 godzin na dobę, w sensie, jeżeli chce być gwiazdą, proszę bardzo, tak. I tak dalej. Ale niech, to nie jest zarzut personalny, tylko niech symboliczni podwładni Matczaka mają prawo do 8 godzin pracy, a nie 16. Wie pan co, no, znaczy, jeżeli mamy na tym poziomie w ogóle to wyjaśnić, to ta moja dyskusja z Zandbergiem to była dyskusja ślepego z głuchym, prawda? Znaczy, ja mówiłem o jednym, on mówił o drugim. On uważał, że ja, nie wiem, ja rozmawiałem z nim na temat kodeksu pracy i przypominał mi, prawnikowi, co mówi polski kodeks pracy. Ja wiem, co mówi polski kodeks pracy. I to, ta nasza dyskusja w ogóle nie miała nic wspólnego z kodeksem pracy. Ona miała... moim zdaniem dużo wspólnego z pewnego rodzaju stosunkiem do rzeczywistości. Tak. Wie pan, ja obserwuję bardzo mocno narrację lewicową. Ona ma dosyć dobry czas, tak sądzę, dlatego że jest krytykowana generalnie przez oszołomów. Znaczy przez Czarnka, przez panią kurator Nowak. I wszyscy ludzie mówią, no jeżeli takie oszołomy krytykują, no to właściwie nie ma problemu. Otóż jest. Praca, rozumiana nie po marksowsku, jest naturalnym sposobem realizacji się człowieka w świecie, zmieniania czegoś, co jest gorsze na lepsze, także siebie. Jest czymś, co polega na zmierzeniu się z pewnym standardem. To znaczy tak, dzisiaj, nie wiem, biegnę 100 metrów w takim czasie, jutro chciałbym pobiec szybciej. Dzisiaj jestem w stanie napisać tekst takiej jakości, jutro chciałbym napisać tekst lepszy. Muszę pracować, ażeby siebie Ale jeżeli pan jest, jeżeli pan przychodzi po prostu, że chce odpękać, zarobić pieniądze, żeby sobie po prostu żyć. Pan no dobrze, mówi o podejściu, ja pana rozumiem. Ale proszę mi pozwolić dokończyć, bo to jest dosyć ważne. Ten problem to nie jest problem tylko pracy, tylko to jest także problem po pracy. Tak? Dlatego, że samodoskonalenie się to jest wartość liberalna, którą lewica zwalcza. Samodoskonalenie się polega na tym, że pan sobie wyznacza cel, który jest trochę wyżej niż pan jest teraz i próbuje pan do niego dorosnąć. Czy to poprzez pracę, czy naukę języków obcych, bieganie, granie w piłkę, cokolwiek, granie na fortepianie. Teraz, w narracji lewicowej standard, czyli coś, co jest panu wyznaczane, jest traktowane jako opresja. To znaczy filozofia, nie mamy czasu, w tej książce o tym dużo piszę, filozofia lewicowa pokazuje, że ja nie mam prawa panu ustalić standardu, a pan nie ma prawa ustalić mi, dlatego że jesteśmy niezależnymi ludźmi. Jeżeli pan to zrobi wobec mnie, to będzie opresja, jeżeli ja zrobię wobec pana, to będzie opresja. To powoduje, że ludzie, którzy nie potrafią myśleć w kategoriach jestem tu, standard jest tutaj, myślą tak także w swoim normalnym, codziennym życiu. Nie mają celu, bo cel jest standardem. Jeżeli na przykład chcę zostać kimś, no to to jest jakiś standard, który muszę osiągnąć. I teraz mamy mnóstwo dowodów, że jeżeli w ogóle nie ma takiego myślenia, ja jestem tu, tutaj jest cel, chcę coś zrobić, żeby go osiągnąć, to staje się nieszczęśliwy. Dlatego, że nie wiem, dokąd idę i tracę sens życia. Na przykład Viktor Frankl, który przeżył obozy koncentracyjne, mówi, że wyznacznikiem sensu życia jest to, że ja mam cel, który chcę osiągnąć. On może być moim celem zawodowym, ale może być też celem pozazawodowym. Mój problem z narracją lewicy jest taki, że jeżeli na przykład ktoś ma nadwagę, prawda, to lewica mówi, nie masz prawa krytykować tego człowieka i mówić, że on ma problem zdrowotny, dlatego że
powinieneś go zaakceptować. I w tej książce także to wskazuje, tam jest taki rozdział o tak zwanych studiach nad otyłością, gdzie nagle zostanie odwrócony w ogóle sposób myślenia. To nie ma nic wspólnego z pracą, prawda? Tylko jest sytuacja taka, jest standard bycia szczupłym. W związku z tym, jeżeli ktoś do niego nie dorasta, to nie można mu powiedzieć, że powinien, dlatego że to jest opresja. Zmierzam do tego, i to już kończę, to nie da się całej książki opowiedzieć. Chcę powiedzieć jedną rzecz. Ja widzę pewnego rodzaju korelację pomiędzy niechęcią do standardu, a tym, co pokazuje na przykład badanie Unaweza Martyny Wojciechowskiej, bez sensu w życiu młodych ludzi, depresji, bezcelowości, braku sprawczości, bo jeżeli oni nie mają tego prostego mechanizmu, jestem tu, jutro chcę być tutaj, to nie mają mechanizmu, który nadaje kierunek w życiu. I to powoduje, że czują się prawdopodobnie nieszczęśliwi. I to nie mówię ja, to mówi Viktor Frankl, tak? Jeden z najwybitniejszych psychologów, którzy przeżyli osobiście najgorsze piekło, jakie sobie można wyobrazić. Właśnie obóz koncentracyjny. I on w tym obozie i po tym obozie mówi, sens, cel życia, standard, który ja chcę osiągnąć, który mnie jakby zmusza do doskonalenia się, jest głównym mechanizmem szczęścia w życiu. Nie? Rozumiem, co pan do mnie mówi. A tutaj wcielając się znowu jako adwokat diabła w tę jakby krytykę tego podejścia. Ja rozumiem, że chodzi o to, że w którymś momencie jako przełożony, jako tak. szef, miałem sprawę do kogoś tam, do podwładnego. Była to, nie wiem, dzień poprzedni, 18, 19. Dzwoniłem, nikt nie odbiera. Tak. Więc zadzwoniłem do kolegi z pracy przełożonego i pytam się, co się dzieje. On mówi, no nic się nie dzieje. Pracują od 9 do 17, o 17 wyłączają telefony. Jak masz sprawę, ja ci w tym pomogę, ale nie dzwoń do ludzi po 17. Ja to przyjąłem po prostu za, okej, okay, tak jest, tak. Zmienia się rzeczywistość. Natomiast chodzi mi o to, że jak rozumiem w tej krytyce, jest wielu... Nadal mowa o tak zwanym polskim folwarku i tak dalej. Tak. Teraz jest super, zresztą zabawny serial 1670, tak, tak. który właśnie robi się z tego jaja. Ale chodzi mi o to, że rozumiem tą lewicową krytykę tak, że po prostu jest w Polsce taka kultura pracy, że większość szefów uważa, że pracownik powinien w trybie 24H służyć. I że oni się przeciwko temu buntują i że mają prawo do tego, że praca to praca, 8 godzin, a pozostałe 16 godzin jest moje. Wie pan, w ogóle to nie ulega żadnej wątpliwości, że tak jest. Jeżeli to stanowisko ograniczałoby się do tego, że trzeba przestrzegać kodeksu pracy i trzeba ludziom zachować work-life balance, to w ogóle nie ma między nami żadnego sporu. Wie pan, ja przez wiele lat pracowałem w korporacji, cały czas pracuję w korporacji. Ja miałem szczęście nie spotkać się z takimi sytuacjami. Potrafię sobie wyobrazić, że nie wiem, w niewielkich przedsiębiorstwach, gdzie jest jakieś takie jakby turbokapitalistyczne nastawienie, tego typu elementy wyzysku mogą się pojawiać. Natomiast to, co ja mówiłem, było w rozmowie, z której pochodził ten fragment, dotyczyło wizji życia, a nie kodeksu pracy. Tak? To znaczy tego, ja na przykład mam problem, bo pan mówi, że oni mówią, że ja sobie mogę pracować, ale nie powinienem zmuszać innych. Ja nie zmuszam nikogo do pracy. Ale ja wiem, ale chcę to odwrócić. Ja nie chcę później, żeby ktoś, kto jest po tej drugiej stronie, kiedy ja chcę tak pracować, przychodził do mnie i powiedział, słuchaj, to może my teraz zabierzemy ci to, co masz, tak? Nałożymy na ciebie podatek 75% albo 100% podatek od spadku, żeby ktoś nie mógł mieć lepiej, dlatego że ty pracowałeś na przykład po to, żeby twoja rodzina miała lepiej. Ja nie chcę czegoś takiego słyszeć, tak? Ja nie chciałbym później, wie pan, ja, jak pan wie, ja nie urodziłem się w Warszawie, moi rodzice nie byli prawnikami, w związku z tym dosyć dużo rzeczy musiałem zrobić, żeby być tam, gdzie jestem. I teraz, jeżeli ja słyszę, że na przykład ja jestem uprzywilejowany, prawda, i że ja miałem lepiej, prawda, w moim życiu niż inni, to mnie to wkurza po prostu, dlatego że ja mam takie wrażenie, że ci ludzie, kiedy ja mówię o tym, że trzeba pracować, mówią, pracuj sobie sam, ale jak ja sobie sam pracuję i coś uzyskuję, dzięki temu jakąś stanowisko, pozycję, kapitał kulturowy, no to oni przychodzą i mówią, teraz oddaj, prawda? Albo przynajmniej ukosz się i powiedz, że to nie twoja praca to spowodowała, tylko nie wiem, coś innego, prawda? To jest strasznie wkurzające. Jeżeli już tak rozmawiamy z nimi, nie mówię o naszej rozmowie, no to podchodźmy do tego w taki sposób. Ja nie czepiam się was, wy nie czepiajcie się mnie. Natomiast jeżeli chcecie, to otwórzcie tę książkę i zobaczcie, jak szkodliwe dla waszego stanu psychicznego może być to, kiedy uznacie, że nikt nie ma prawa wam ustanawiać standardu, czyli nie ma prawa oczekiwać od was, że będziecie jutro lepsi niż dzisiaj. To nie jest mój problem, tylko wasz. Tak? I badania, które są wśród młodych ludzi prowadzone, trochę to pokazują, moim zdaniem. A pana, nie chodzi mi o relacje, tylko jakie są elementy napięcia bądź dyskusji z pana studentami?
Wie pan, to jest trochę trudna sprawa, dlatego że tutaj jest ewidentnie sytuacja autorytetu i pewnej pozycji, którą ja mam, więc to jest w ogóle problem, w którym ludzie osiągający jakąś pozycję zawodową mają ryzyko, wie pan, bycia w swojej jednoosobowej bańce, do której nie dociera krytyka. No wie pan, jak ja mam zajęcia ze studentami, których ja mam ocenić później, prawda, więc w jakiś sposób zdecydować o ich życiu, to trudno oczekiwać, że oni będą całkowicie otwarci wobec... Ja pyskowałem. Okej, oni też nieraz przynajmniej kulturalnie dyskutują, ale dzięki temu na przykład bardzo ważne są media społecznościowe, gdzie ludzie mogą być anonimowi, bo ja tam wtedy dostaję pełen ładunek, prawda, krytyki w różnych obszarach, o których mówię. Natomiast jeżeli chodzi o samych studentów, to ja myślę, że są różne przestrzenie. Ten moment, kiedy ja byłem tak trochę pozycjonowany jako ten antylewicowy, powodował, że mieliśmy bardzo ciekawe dyskusje dotyczące sprawiedliwości społecznej. To nie moment, cały czas pan jest. No tak, ale to wie pan, to różnie, w różnych rolach złego luda pan występuje, tak? Raz antylewicowy, prawda, raz prokatolicki, katolicki, prawda, raz propisowski, różne są te maski. Natomiast to były bardzo ciekawe dyskusje dotyczące sprawiedliwości społecznej, dotyczące tego na przykład, czy podatek liniowy, czy podatek progresywny jest bardziej sprawiedliwy. Czy Polska jest jednak krajem dosyć egalitarnym, bo przyjechał po nas walec komunizmu i porównywanie różnic w Polsce do tych, które istnieją w Stanach Zjednoczonych albo w Korei Południowej jest trochę bez sensu, czy może ma sens? To są takie dyskusje. One są dobre, one są ciekawe i mimo trochę jednak takiej obawy, jak sądzę, no właśnie, że to profesor będzie oceniał, dostrzegam też dużo odwagi, takiej, o której pan mówił. Może nie pyskowania, ale takiej chęci wejścia w spór i to jest bardzo, bardzo cenne. W politykę pan pójdzie? Taką prawdziwą? Nie. Dlaczego? Już mówiłem o tym, dlatego że ja bym chciał sobie pozostawić tę możliwość, żeby móc być, jak to się ładnie mówi, intelektualistą publicznym. Znaczy kimś, kto obserwuje to z pewnej perspektywy, ma możliwość krytykowania bez bycia po jednej ze stron. Wie pan, w Polsce jest tak, że jak człowiek wystartuje w wyborach, no to nawet jak wystartuje jako bezpartyjny, ale uzyska poparcie jakiejś partii, to jest stracony. Uniemożliwia to przyjęcie tej pozycji, o której mówiliśmy wcześniej, przy której trzeba uważać na pewne części ciała, prawda? Dlatego, że no wtedy jest pan kojarzony już z kimś bardzo, bardzo konkretnym. Ale pokusa, gdyby miał pan perspektywę realną zostać ministrem sprawiedliwości i na przykład, nie dla blistru, dlatego, żeby na przykład zrobić jakieś zmiany, reformy... Znaczy, ministrem sprawiedliwości został pan profesor Bodnar, który jest bardzo dobrym kandydatem. Ja nie wiem, że teraz. Nie mam tutaj poczucia, że... Będą wybory za 4 lata. Nie chcę tego robić albo z powodów szybciej zasadniczych. To znaczy właśnie dlatego, że polska polityka jest tak bardzo spolaryzowana, że jeżeli ktoś walczy z polaryzacją, to nie może być w polityce. Ja bym wolał być na zewnątrz, z możliwością krytykowania zarówno jednych i drugich, jeżeli moim zdaniem oni będą szli w złą stronę. Myślę, że to byłoby zupełnie nierealne, gdybym ja przyjął jakieś stanowisko polityczne. Już do końca życia byłbym ministrem w rządzie X-a, prawda? W związku z tym to już załatwia sprawę, tak sądzę. To jeszcze chciałem zapytać, odchodząc od spraw, przepraszam, publicznych. Mam wrażenie, co rozumiem jako ojciec dwójki, że jest pan właśnie, jak to powiedzieć, nie nadopiekuńczym, ale nadwrażliwym ojcem. Wdawał się pan kilka razy w dyskusję, a nawet w pyskówki w obronie czci pana godności, syna, tak, i godności osobistej. A ja tak patrzyłem, o co kaman, bo przecież kolega Mata daje sobie radę sam. Więc z czego to wynika? Z miłości, z troski, z nerwowości, z tego, że ktoś panu wkurzył? Nie, myślę, nie rozumiałem nie, tego. Znaczy, wie pan, myślę, że to, jeżeli mówimy o tych samych pyskówkach, to wynikało z marketingu. Powiem panu, jak było po kolei. Ja chciałem napisać książkę dla Znaku o wychowaniu obywatela. Już o tym parę razy mówiłem. No, zadzwonił do mnie pan redaktor Ilk, który mówi, jest taka sytuacja, że młodzi ludzie nie do końca rozumieją, jak wygląda demokracja, praworządność. Może by pan coś napisał. Ja mówię, dobrze, napiszę. Natomiast jak ja napiszę książkę pod tytułem Jak wychować obywatela, to po prostu pies z kulawą nogą tą książką się nie zainteresuje. Więc może ja zastosuję taką metodę, w której napiszę książkę Jak wychować rapera, ale pewne cechy buntu, kwestionowania status quo, która jest widoczna w kulturze hip-hopu, wykorzystamy jako pewnego rodzaju nośnik przekazu dotyczącego praworządności. Jak pan spojrzy na tę książkę, Jak wychować rapera, ta książka jest zbudowana w taki sposób, że Michał zgodził się udostępnić jakby swoje teksty do wykorzystania w pierwszej części każdego rozdziału i na podstawie każdego z jego utworów jest łagodne przejście do pewnego mini wykładu, który dotyczy kwestii związanych właśnie, nie wiem, z tolerancją, z równością, z praworządnością. Nieraz być może jest to dosyć karkołomne, natomiast jest to sposób narracji, który uważam edukacyjnie jest sensowny. To znaczy ja zaczynam od czegoś, co młodym ludziom jest bliższe, czyli na przykład to są teksty mojego syna, spojrzenie na świat, a następnie
przekazuje pewne wartości dotyczące tego, na przykład dlaczego powinniśmy dzieci wychowywać do buntu, a nie tylko do posłuszeństwa, i pokazuje, jaką rolę w demokracji odgrywa bunt. I teraz, w momencie, kiedy taka książka się pojawia, no nagle ku mojemu zaskoczeniu kilka osób, w tym dosyć znanych pisarzy, zaczęło tę książkę atakować. Poetów. Więc ja pomyślałem sobie, że to jest fantastyczna okazja do tego, żeby zrobić wokół tego imbę, prawda? Ja nawet w tej książce kolejnej piszę o tym, że imba jest fantastycznym narzędziem marketingowym. Wie pan, ta książka nigdy by się nie sprzedała w takiej liczbie egzemplarzy. I to nie chodzi o to, żebym ja miał bestseller, tylko żeby młodzi ludzie to przeczytali. Do mnie matka napisała, pisząc, to mnie bardzo ucieszyło i rozbawiło, powiedziała, wie pan, mój syn przeczytał całą pana książkę, ja myślałem, że jedyne, co on czyta, to tylko cyfry na banknotach, nie? A tutaj nagle przeczytał 400-stronicową książkę, co dla mnie było wartościowe. Więc ja, kiedy wchodziłem tam w tę dyskusję ze Szczepanem Twardochem, czy tam właśnie z Jackiem Podsiadłą, to chodziło mi o to, żeby napędzić trochę imbę, bo imba jest fantastycznym narzędziem marketingowym. Moja imba z Zandbergiem spowodowała, już panu chyba kiedyś o tym mówiłem, że jak ja zaczynałem tę imbę z nim, to ja miałem, nie wiem, 90 tysięcy obserwujących, miał 140. Teraz ja mam 200 tysięcy, on dalej ma 140, prawda? To tak działa, że ludzkie emocje, konflikt, ten oktagon, o którym powiedzieliśmy, może być nośnikiem idei. To nie jest tak, że ja jestem przewrażliwiony jakoś na gruncie, nie wiem, godności naszego nazwiska. Po prostu to niesie komunikat. Kiedy pan wchodzi, każdy o tym chce napisać, każdy chce w to wejść, jest spór, jest... No tak jak z tym Sejmem, prawda? Nie ze względu na legislację ludzie to oglądają, tylko na nawalanki. Ja nie jestem przewrażliwiony, bo gdybym był, no to nie wiem, cały czas bym podnosił, musiał się wypowiadać, bo to tak jest też często, że im człowiek idzie wyżej, mówię tutaj o moim synu, tym bardziej jest krytykowany, prawda? To nie jest tak, że on 3 lata temu był bardzo mocno krytykowany, a teraz nie jest. Nie, to nie chodzi o to. Ja mam dosyć dużo dystansu i do siebie, i do wszystkiego w życiu. Teraz uważam, że to było świetne narzędzie marketingowe, zresztą liczba sprzedanych egzemplarzy potwierdziła. No ale tam, bo ja nie pamiętam, czy to było przy okazji, teraz sobie przypomniałem, czy to było przy okazji maty, czy przy innej okazji, że pan się poprztykał z Tygodnikiem Powszechnym? Nie, no ale to była inna sprawa, bo ja napisałem tekst i Tygodnik Powszechny, do którego pisałem, odmówił mi publikacji tego tekstu, prawda? No w związku z tym to była zupełnie niezależna sprawa. Uznałem, że w wolnej Polsce... Wie pan, ja jestem dosyć... Bo zdaje się, oni uznali, że to właśnie, że rodzinne sprawy... Ja nie wiem, co oni uznali, bo nie dostałem informacji od nich bezpośredniej. Proszę pana, jest pan naszym felietonistą, ale niestety nie opublikujemy panu tekstu. Wie pan, jeżeli ja jestem talibem w jakimkolwiek zakresie, to jestem talibem w zakresie wolności wypowiedzi. Bo uważam, że ona jest absolutnie kluczowa dla tego, żeby społeczeństwo rosło, żeby się rozwijało. I w momencie, kiedy gazeta, Tygodnik, który dla mnie był bardzo ważny życiowo, do którego byłem dumny z tego, że mogłem pisać, nagle bez słowa tak naprawdę odmawia mi opublikowania tekstu, no to uważam, że to jest przegięcie i po prostu uznałem, że to nie jest dla mnie miejsce i tylko tyle. Więc tutaj bardziej ta kwestia wolności wypowiedzi zagrała, na którą jestem bardzo uwrażliwiony. To muszę mocno powiedzieć. Uważam, że ona jest absolutnie kluczowa tego, żebyśmy mogli się krytykować i żeby nie było właśnie tak, jak to na dworze Kaczyńskiego. Jest banda klakierów, prawda, którzy do wszystkiego klaszczą i się godzą na wszystko, a później nagle są zdziwieni, jaki jest stan polskiej gospodarki, albo jaki jest stan polskiej armii, albo jeszcze co do innych rzeczy. Krytyka, wolność wypowiedzi jest dla mnie kluczowa i to był powód tej sytuacji. A jeśli chodzi o tą wolność słowa właśnie, znaczy, czy faktycznie jest tak, że ma pan takie dawno amerykańskie podejście, że absolutnie wolność słowa pod każdym względem? Tak, wie pan, ja na przykład generalnie, znaczy nie wiem, w mojej historii bycia w mediach społecznościowych może zdarzyło mi się 2 razy zablokować jakąś osobę, ale to dlatego, że to był już po prostu ściek kompletny ataku na rodzinę z wyzwiskami i tak dalej. Ja na przykład nie blokuję ludzi, tak? Jest cała masa takich osób, które blokują, no za niewiele trzeba, żeby zostać zablokowanym. Ja się poddałem, zacząłem blokować. Ja nie blokuję, dlatego że... Ja zajmuję się naukowo tym, w jaki sposób teoria ewolucji jest aplikowana do kultury. To znaczy, tak jak wiemy, że jest pewnego rodzaju konkurencja pomiędzy genami i cechami biologicznymi, to ja uważam, że tak samo, nie tylko ja, tylko cała jest idea tutaj za tym stojąca, że w kulturze jest konkurencja. To znaczy, że idee lepsze konkurują z gorszymi, instytucje lepsze konkurują z gorszymi i te, które są lepsze, wygrywają. Ale żeby one mogły konkurować, to one się muszą narodzić, tak? Dlatego cenzurę można by było nazwać aborcją idei. To jest sytuacja, w której jeszcze się idea nie zdąży urodzić, a już ją się zabija. My nie wiemy, kiedy ktoś coś proponuje, czy on ma rację, czy nie. Dopiero przyszłość pokaże. Ale jeżeli nie pozwolimy mu powiedzieć tego, nie pozwolimy mu skrytykować, nie pozwolimy mu wypowiedzieć swoje myśli, to nigdy się nie dowiemy. No to, naukowo mi bardzo zależy na tym, żeby te myśli się pojawiały, nawet jak są trudne do przyjęcia. To konkretny przykład. Nie chodzi mi o media społecznościowe, media bardziej tradycyjne, powiedzmy Grzegorz Braun.
nie chodzi mi o gaśnicę, no bo to jest czyn chuligański, tam pewnie są na to. Chodzi mi o słowa, które on wypowiada. Znaczy, jaki jest tu pana stosunek do... Użyłem akurat Brauna, no bo on ostatnio najgłośniej o nim był. Tutaj sprawa jest dosyć prosta. Jak powiedziałem przed chwilą, cenzura jest aborcją idei. To znaczy, jeżeli ktoś nie pozwala się człowiekowi wypowiedzieć, no to my nie jesteśmy w stanie zapoznać się z ideą, którą on proponuje, z ideą nową. To, co mówi Braun, to są idee stare. Bardzo stare, skompromitowane i wiemy, że one żadnego dobra nie mogą przynieść. Antysemityzm jest ideą, która jest znana powszechnie i mamy nawet w naszej konstytucji pewnego rodzaju idee, których nie chroni wolność wypowiedzi, dlatego że wiemy, że one nic dobrego nie dały. To trochę, wie pan, jeżeli jesteśmy w tej narracji, o której ja mówię, teorii ewolucji, każda nowa idea może być mutacją, która może nas udoskonalić, prawda? Możemy na przykład zastanawiać się, Montesquieu wpadł kiedyś na ideę trójpodziału władzy i to była pewna mutacja, która była inna od tego, co było wcześniej, okazała się bardzo korzystna i dlatego ją wszyscy przyjęliśmy. Więc jeżeli nie wiemy, jakiego charakteru jest mutacja, to powinniśmy pozwolić jej się rozwinąć. Antysemityzm, czy to, co mówi Braun, jest mutacją, o której wiemy, że jest szkodliwa, niszczycielska i śmiertelna. Nie ma powodu, żeby on miał to powtarzać, bo z tego nic nowego się nie urodzi. Ale co to w praktyce oznacza według pana? To oznacza, że akurat w tym zakresie zakaz wypowiedzi, która jest mową nienawiści opartą na antysemityzmie, nie jest problemem, dlatego że nie zamyka drogi nowym ideom, tylko uniemożliwia szerzenie mutacji. Dobra, która jest ale skodliwa. To gdzie jest granica? Czyli jednak jest ta jakaś ta granica? Nie, no, ale ona jest bardzo prosta. Przedstawia pan ideę i my jako społeczeństwo mamy prawo ocenić, czy to jest idea, która jest nowa, czy to jest idea, która powtarza rzeczy, co do których wiemy, że są szkodliwe. Tak? I wiemy, że na przeszerzenie, nasza konstytucja zabrania szerzenia ideologii faszystowskiej, komunistycznej. Dlaczego tak zrobiono? Ktoś rzucił monetą, prawda, i sobie je wybrał? Nie, mamy doświadczenie historyczne. To jest jedyne źródło wiedzy, które pokazuje, że te idee były zabójcze, a więc były mutacjami, które są szkodliwe. W związku z tym nie ma powodu, żeby ktoś je mógł głosić. No tak, ale można wymyślić, jakoś zrobić tuning tych idei, które nie będą ani ideą komunistyczną, ani faszystowską, a będą ideą wzywającą do przemocy. No dobrze, no więc niech Braun sobie na przykład krytykuje szczepionki. Ja chciałem zostawić teraz Brauna... No, ale daję przykład bardzo konkretny, tak? Niech Braun krytykuje sobie szczepionki. Tak? To jest nowe zjawisko, powiedzmy, nie do końca nowe, no ale możemy zgodzić się, że, nie wiem, taka sytuacja, z którą mamy do czynienia w czasach COVID-u, to jest sytuacja nowa. Braun ma prawo krytykować szczepionki, to jest jego święte prawo w demokracji. Natomiast jego wypowiedzi antysemickie... Nie ma sensu, żeby na nie pozwalać, prawda, albo żeby pozwalać im się rozszerzyć, dlatego że my wiemy, jakiego rodzaju to jest komunikat, wiemy, jakiego rodzaju to jest mutacja śmiertelna, więc jesteśmy w stanie dokonać pewnych małych wyjątków na podstawie doświadczenia historycznego, żeby nie pozwolić na szerzenie tych idei, bo wiemy, że one przynoszą same zło. W innych zakresach ma swobodę wypowiedzi, może ją głosić. Ale skoro mówimy o ideach antysemickich, ale na przykład była kontrowersja, demonstracja w Warszawie propalestyńska, studentka Akademii Medycznej, zresztą Norweszka, z transparentem, tam gwiazda Dawida do śmietnika i tak dalej, tak. I tak dalej. No i ona, że to jest jej, ona broni Palestyńczyków, jej zarzucano, że to jest wzywanie do nienawiści, przemocy. Można pójść dalej, może na przykład ktoś idący w demonstracji z hasłem od rzeki do morza Palestyna, czyli krótko mówiąc, żeby zmieść Izrael z powierzchni ziemi. No i teraz czy człowiek powinien mieć prawo w ramach wolności słowa? Znaczy, po pierwsze, człowiek ma prawo powiedzieć wszystko, tak. Natomiast nieraz musi ponieść konsekwencje tego, co powie, prawda? To nie jest tak, że ktoś zamyka usta albo nie ma... Proszę zwrócić uwagę, że sama wolność zgromadzeń czy wolność protestowania jest też wymiarem wolności wypowiedzi. Dopóki ona trwa, wszystko jest możliwe. Wie pan, to są sytuacje, w których często prawnicy muszą po prostu normalnie interpretować wypowiedź. Czy, jak w sprawie Texas v. Johnson, Amerykanin spalił amerykańską flagę na proteście przeciwko wojnie, to on zbezcześcił flagę, czy korzystał z wolności słowa? Czy powinien być chroniony pierwszą poprawką? Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. To znaczy, że naprawdę był duży zgrzyt i nie jednogłośnie sędziowie uznali, że jednak się wypowiadał, mimo że nic w tym czasie nie mówił. Jak ktoś owija figurę Chrystusa na krakowskim przedmieściu tęczową flagą, to on bezcześci, czy na przykład komunikuje, że gdyby Jezus tu był, to kochałby osoby homoseksualne. Nie ulega wątpliwości, że tak by robił. By the way, nie? To w ogóle nie ulega wątpliwości. Czy to jest przekaz, czy to jest bezczeszczenie? To są nieraz trudne sytuacje. Tutaj mamy problem, mamy nowe zjawisko, znaczy nowe co do rozmiaru, tak? Ten konflikt, który teraz jest, on przekracza te konflikty, które były wcześniej. No i mamy niestety historię antysemityzmu, która jest związana z krytykowaniem Żydów za to, że są Żydami, a nie za to na przykład, co robią, prawda? Tutaj w przypadku tego wystąpienia jest dwuznaczność, tak? Kontekst wskazuje, że to jest krytyka za to, co robią, a nie za to, kim są, prawda? Więc trzeba
trzeba to normalnie poddać i każdy sędzia w takiej sprawie musi w całym kontekście, bo komunikacja jest kontekstowa, ocenić to. Tak jak tego Jezusa musi ocenić tą flagą, prawda, tęczową, czy tę flagę amerykańską, tak samo tutaj. Znalazłyby się argumenty, że to nie jest antysemickie. Nie da się często jednoznacznie od razu powiedzieć, po prostu trzeba coś takiego przeanalizować, ale to sądy normalnie robią i sędziowie muszą w taki sposób interpretować komunikaty. Profesor Marcin Matczak był gościem Meliny w ST Rock. Bardzo dziękuję. Pani bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję widzom, słuchaczom. Do zobaczenia. Melina w ST Rock.